moim ostatnim filmie wspomniałem o 5 projektach, które moim zdaniem będą miały bardzo udany 2021 rok, no ale wymieniłem tylko 4 projekty. 5 projektem jest Blockstack. No właśnie, witam Was bardzo serdecznie. Pora się lekko zrehabilitować. Dzisiaj wracamy do Blockstacka, symbol STX. Niektórzy z Was pytają się pod filmami, co się dzieje z STX tokenem. On przybrał na wadze 2-krotnie przez ostatnie dni. Jedni dziękują, że weszli w czas, inni się zastanawiają, czy to jeszcze czekać, czy co tutaj robić. Natomiast no, ja nie wiem, czy dzisiaj na te wszystkie pytania odpowiem, natomiast powiem, co przed Blockstackiem. No bo przed Blockstackiem nie tylko bardzo ciekawy rok 2021, ale również bardzo ciekawa końcówka roku 2020. No więc dzisiaj postaram się Wam trochę informacji na ten temat dać, ale przede wszystkim też dostaniecie 2 informacje. Jedna jest, jak się możecie zaangażować, żeby wziąć udział w konkursie, w którym no, w zasadzie jest pewne, że będziecie w stanie wziąć kawałek z 1 000 000 STX tokenów, które są do wygrania. Ten konkurs będzie związany z zabezpieczaniem sieci i jest to część bardziej techniczna, ale wydaje mi się, że wykonalna też dla każdego z Was. Wydaje mi się też, że jesteśmy na tyle wcześnie, że no, ten podział tego 1 000 000 STX tokenów będzie na relatywnie małą grupę osób. Tych, którzy będą zabezpieczać sieć na jej bardzo wczesnym etapie startu. No a drugi sposób, żeby dostać trochę STX tokenów, jest łatwiejszy, jest obdarzony tak naprawdę pewnym prawdopodobieństwem. No i żeby się wszystkiego dowiedzieć, no to musicie przebrnąć ze mną przez ten film, ale dowiecie się z nim przede wszystkim trochę nowości, co tam w Blockstacku, kiedy mainnet, skąd potencjalnie ten pik przez ostatnie dni na właśnie STX tokenie, no i jakie wydarzenia przed nami, tak short term i long term, jeżeli chodzi o przyszły rok. No więc postaram się tak dosyć konkretnie, to będzie odcinek taki dosyć napakowany mięsem, no nazwijmy to sobie technicznym, no ale mam nadzieję, że zrobię to w ten sposób, że każdy, nawet osoba nietechniczna, będzie mogła wziąć udział w tym konkursie na 1 milion STX tokenów do podziału tak naprawdę do grupy osób, która będzie zabezpieczać sieć, więc mam nadzieję, że to trafi do Ciebie. Zapraszam. Początek chciałbym przypomnieć, że to, co tutaj usłyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, zajmuję się tym pasjonacko. No i wszystko, co tutaj przedstawiam, to jest moje prywatne zdanie. Wymaga, abyście zgłębili to na własną rękę. Pamiętajcie, żeby nie inwestować więcej, niż możecie stracić, jeżeli inwestujecie w tę technologię. No ale wydaje mi się, że też nie trzeba tutaj inwestować własnych środków. Wydaje mi się, że najlepiej zainwestować w swój czas, w zdobywanie wiedzy, w zdobywanie doświadczenia, a być może właśnie w zamian tego dostaniecie nawet jakieś środki do zabawy, a nawet może nie do zabawy. Dzisiaj właśnie będzie taki odcinek, gdzie wydaje mi się, że całkiem realne środki są do zgarnięcia. Może je zgarnąć każdy, kto ma odrobinę zacięcia i takiej intelektualnej ciekawości. Być może nie będzie to dla Was najbardziej naturalna czynność, najbardziej naturalne zadanie. Trzeba będzie sobie troszeczkę zastanowić się, w jaki sposób skonfigurować Waszą maszynę do tego, żeby mogła proste operacje zabezpieczania sieci Blockstack wykonywać. No i ja dam taki film instruktażowy z grubsza, krok po kroku. To na razie jest tak naprawdę start całego przedsięwzięcia, no ale od czegoś trzeba zacząć. Tak naprawdę powinniście zapewne zacząć od zobaczenia mojej całej playlisty o Blockstacku. Ja ją przypnę tutaj gdzieś pod filmem. Czym jest Blockstack? Jak to działa? Jak się wiąże z Algorandem? W jaki sposób działa ich najnowszy mechanizm konsensusu Proof of Transfer, który wchodzi w życie już niedługo, w połowie stycznia, w jaki sposób właśnie
minerzy i stakerzy, uwaga, nie stakerzy, tylko stakerzy zabezpieczają tą sieć, jak ona jest przywiązana swoim konsensusem obustronnie do sieci Bitcoina, jak z tego korzysta. Wtedy zrozumiecie też, w jaki sposób wy możecie być częścią tego zjawiska. Więc ten temat będziemy sobie dzisiaj rozwijać. Rozwiniemy też sobie, dlaczego on jest akurat teraz istotny. Rozwiniemy też sobie też, dlaczego STX poleciał chwilowo w kosmos. Czy będzie dalej leciał, tego nie wiem. Czy będzie spadał, tego też nie wiem, ale powiem wam, z czego to moim zdaniem wszystko wynika. A wynika to, no właśnie, no to może już powoli przejdę do odcinków, natomiast pamiętajcie, no cokolwiek tutaj będziecie ode mnie słyszeć, dodatkowo musicie przefiltrować, dodatkowo musicie zgłębić, doczytać, no i zachować wszelką ostrożność. W szczególności dzisiaj będziemy trochę mówić o posługiwaniu się waszymi kluczami prywatnymi również w kontekście testnetu Blockstacka, więc to powiedzmy jest bezpieczne, bo będziecie dostawać darmowe tokeny na start do zabezpieczenia sieci testnetowej, ale potem to samo zjawisko będzie powtarzać na sieci produkcyjnej, a tam już operowanie waszymi kluczami prywatnymi niewłaściwe może doprowadzić do utraty waszych środków, które być może właśnie dostaniecie za zabezpieczenie tej sieci. No więc pamiętajcie, ostrożność, nauka, edukacja. No wydaje mi się, że ciągle ten rynek się rozgrzewa, nagrzewa. Być może będzie ciepło w przyszłym roku, w 2021, więc macie czas, żeby sobie postudiować. Zachęcam, przejdźcie przez moje wszystkie filmy z Blockstacka, przejdźcie przez moje wszystkie filmy z Algorandu, przejdźcie być może przez moje wszystkie filmy z Celsjusza. Te filmy z playlist pod filmem tym, pod każdym filmem tak naprawdę dadzą wam obraz nie tylko na samą tą platformę, ale na cały ekosystem, na szersze spojrzenie i wydaje mi się, że to jest no coś, czego wam nikt nie zabierze. No okej, okay. No to teraz co z tym Blockstackiem, co z tym STX-em, jakie tutaj są te dwie możliwości, dwie sposobności, żeby wejść w posiadanie STX tokenów za darmo. No więc Blockstack, no to jest organizacja, która działa zgodnie z regulacjami Stanów Zjednoczonych. To ma kilka konsekwencji. Oni przede wszystkim są bardzo transparentni, bardzo dużo rzeczy publikują, których nie musieliby publikować, no ale między innymi swój coin offering prowadzili tak, jakby ich coin był traktowany jako papier wartościowy, nie mając jasnych wytycznych ze strony SEC, czy są security tokenem, czy są utility tokenem. No i w następstwie tego też w zasadzie w tej chwili są ciągle notowani tak jak gro projektów jedynie na nieregulowanych giełdach. Natomiast dostali ostatnio zielone światło od regulatorów w Stanach Zjednoczonych, że mogą jakby być potraktowani jak utility token i będą wylistowani na OKCoin w Stanach Zjednoczonych regulowanej giełdzie. Więc no oprócz tego, że są na Binance, są na innych giełdach, no to będą na OKCoinie, czyli na regulowanej giełdzie. To wywołało moim zdaniem jakiś tam lekką euforię wśród inwestorów w Stanach Zjednoczonych i być może to jest jeden z powodów, dlaczego właśnie Blockstack, a konkretnie ich STX token ostatnio przeżył jakiś lekki właśnie wzrost. Znaczy nie aż taki lekki w zasadzie. No okej, ale tutaj chciałem o tym powiedzieć też w podwójnym kontekście. Drugi kontekst jest taki właśnie, że no dzięki temu debiutowi OKCoin i Blockstack, no to jest do zgarnięcia no na tą chwilę około 7000 dolarów w STX tokenie i to jest to proste zagadnienie, to jest ten prosty konkurs, a mianowicie jeżeli wejdziecie na Twitter i będziecie followować Blockstack, ja tu gdzieś przypnę, i będziecie również followować OKCoin giełdę, ja tutaj też to gdzieś przypnę, i zretweetujecie ten tweet, ja go tutaj też przypnę, no to wśród trzech szczęśliwych zwycięzców zostanie wylosowane, czy nagroda tych 7000 dolarów zostanie podzielona na trzy. Konkurs ten trwa do 16 grudnia. No i ta kwota do podziału jest zmienna. To jest tak naprawdę pomnożona cena STX tokena razy cena Bitcoina na ten dzień 16 grudnia. No więc na dziś dzień to jest STX token około 0,3, Bitcoin tam 19 tysięcy. No pi razy oko wychodzi 7000 dolarów z kawałkiem do podziału na trzy osoby, które będą miały szczęście w losowaniu, które były followersami, że tak powiem, OKCoina, giełdy i Blockstacka jako organizacji i zretweetowały ten tweet. No więc, no to oczywiście nie wiem, ile chwil osób, kilkaset osób, jeden do stu pewnie szansa na wygranie, ale zawsze pewnie warto spróbować. W zasadzie nic was to nie kosztuje. A to po przeliczeniu na STX tokeny będzie jakaś tam w miarę już konkretna kwota.
No i idąc dalej jakby z tym tutaj tematem, no generalnie Blockstack no to jest platforma, która, dla przypomnienia krótkiego, która przywiązuje swój konsensus protokół do Bitcoina, dodaje Bitcoinowi, który sam w sobie ma bardzo prosty scripting language, dodaje możliwość budowania smart kontraktów, dodaje możliwość budowania dowolnych aplikacji. Blockstack już na tą chwilę takich aplikacji ma 500 prawie, jeżeli dobrze pamiętam. Możecie sobie wejść na app.co, ja to już mówiłem w poprzednich odcinkach, tam są różne aplikacje od storage'u poprzez social media, różnorakie. No więc to są już całkiem konkretne aplikacje. Te aplikacje będą jakby po przejściu, no bo będziemy mieć za chwilę przejście właśnie z wersji ich blockchaina wersji 1 na wersję 2. Ich blockchain nazywa się Stacks. No więc będziemy przechodzić ze Stacks 1.0 na Stacks 2. No i drugie ważne wydarzenie właśnie, które no to jest we wtorek chyba będzie, 15 grudnia będzie już finalny kod zamrożony dla mainnetu, czyli ten kod, który będzie deployowany na mainnet, on już w tej wersji zostanie zamrożony, który jest na 15 grudnia. No i od 15 grudnia zacznie się na testnecie STX Mining Challenge. To jest to ta druga rzecz, w której możecie uczestniczyć, w której już nie ma losowości, w której dzięki waszej pracy jest do zgarnięcia milion STX tokenów do podziału. No więc będzie to związane z zabezpieczaniem sieci testnetowej jako przygotowania do późniejszego zabezpieczania sieci mainnetowej. No i właśnie, co do Blockstacka padały pytania, kiedy mainnet? No więc mainnet dla Blockstacka 14 stycznia 2021 roku, czyli Blockstack będzie przechodził z Proof of Burn na Proof of Transfer, czyli będą zmieniać konsensus, mechanizm i wiele innych rzeczy dosyć dogłębnie, przeorawszy sieć. To przejście znajdzie się na mainnecie od stycznia 14 stycznia 2021 roku i wówczas również ten STX Mining Challenge, o którym wspomniałem, będzie kontynuowany na trochę innych zasadach, z jeszcze wyższymi nagrodami, które tak naprawdę będą się kumulowały. Za chwilkę to troszeczkę rozwinę. No a wy, przygotowawszy się w tym konkursie już na testnecie, będziecie przede wszystkim mogli dostać te nagrody, o których wspomniałem. Potem będziecie mogli kontynuować to zadanie przez jakiś okres czasu na mainnecie, zbierając podwójne nagrody. I wszystkiego się dowiecie, dlaczego tak właśnie jest. No więc od połowy stycznia, moim zdaniem, dla Bitcoina będą się działy super fajne rzeczy, bo to, co się wydarza z Blockstackiem, to nie jest tylko fajna rzecz dla Bitcoina, to nie jest tylko fajna rzecz dla Blockstacka, owszem, ale to jest też fajna rzecz dla Bitcoina, no bo Bitcoin dostaje użyteczność dzięki temu, jak działa konsensus protokół. To jest chyba pierwszy taki przypadek, gdzie tak mocno są związane te dwa konsensusy ze sobą, tworząc jeden taki nadkonsensus. Tak naprawdę nie zmieniwszy konsensus protokołu dla Bitcoina, Blockstack pozwala, że budowanie kolejnych aplikacji, kolejnych użyteczności na bazie Blockstacka sprawia, że potrzebnych jest więcej Bitcoinów do zabezpieczania sieci Blockstacka, sprawia, że Bitcoin minerzy, znaczy osoby, które są posiadaczami albo górnikami ze strony Bitcoina, będą zachęcone do tego, by przyłączać się do zabezpieczenia również sieci Blockstacka, bo będą mieć w tym dla siebie korzyść. Ja to wszystko tłumaczyłem, czemu tak jest w poprzednich filmach, więc no tutaj nie będę w to wchodził. Jedyne, co musicie wiedzieć, to, że mainnet się zaczyna od 14 stycznia i że będzie sieć zabezpieczana nowym konsensusem, który tak naprawdę daje dwóm stronom możliwości, czyli jeżeli macie bitcoiny, możecie niejakoby bitcoinami zabezpieczać sieć Stacks i zarabiać w rezultacie STX tokeny, a jeżeli jesteście stackerami, jeżeli macie STX tokeny, możecie zabezpieczać swoimi STX tokenami sieć Stacks i zarabiać w rezultacie bitcoiny. No więc ta pierwsza część, znaczy w momencie, gdy wy deponujecie bitcoiny, żeby zabezpieczać sieć, to jest ta trudniejsza robota, to jest ta robota bardziej techniczna. I tutaj mówimy o zjawisku, które się nazywa STX Mining, czyli kopanie sieci STX, czyli zabezpieczanie, budowanie transakcji, budowanie bloków. A ta druga część, gdzie wchodzimy trochę w pomoc tym górnikom, w tym STX minerom, nazywa się stacking i to jest część związana z tym właśnie, że posiadacze STX tokenów pomagają wysyłać pewne sygnały do sieci, weryfikować, walidować i oni zarabiają bitcoiny.
Też nas czeka język Clarity, który już od ponad 2 lat jest opracowywany przez zespół Blockstack. Dołączył się do tego Algorand i prawdopodobnie Blockstack będzie pierwszą siecią, która przyjmie Clarity, a Algorand będzie prawdopodobnie drugą siecią, która przyjmie Clarity jako język taki przewidywalny, bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o wykonanie smart kontraktów, czyli on rozwiązuje pewnego rodzaju problemy, że języki do programowania smart kontraktów dzisiaj są w większości nieprzewidywalne, choćby z powodu zmiennych opłat gazu, nie wiadomo jak długo kontrakt potrwa, w związku z tym nie wiadomo ile będzie kosztowało jego wykonanie, to rodzi szereg jakby luk w bezpieczeństwie, no więc Clarity to jest język, na którym Blockstack, czyli zespół z Princeton współpracuje z zespołem Algorand, czyli zespołem z MIT. W ogóle ich cała kryptografia jest przez te dwa zespoły opracowywana. Clarity będzie niejako takim wspólnym językiem, który może też być zaadoptowany przez inne platformy do tego, by budować bezpieczne smart kontrakty. I uwaga, każdy taki smart kontrakt budowany na bazie Clarity będzie dodawał tej użyteczności wartości dla Bitcoina. Jak wiecie, ja na tym kanale śledzę projekty, które robią coś fajnego na bazie Bitcoina, które nie próbują jakby reinvent the wheel, które nie próbują wynaleźć koła na nowo, które biorą to bezpieczeństwo Bitcoina. Bitcoin jest dzisiaj najbezpieczniejszą siecią, jeżeli chodzi o moc komputerów, która stoi za zabezpieczeniem tej sieci. Nie ma drugiej takiej, która by dorównywała chociażby częściowo. Więc takie projekty jak Rootstock, o którym też mówię, które w pikach nawet mają połowę hashing power sieci Bitcoina, a nawet ostatnio mieli około 70%. Takie sieci jak Blockstack, które jeszcze inaczej przywiązują się do sieci Bitcoina, te projekty mnie interesują i uważam, że one wezmą to, co w Bitcoinie najlepsze, czyli bezpieczeństwo, a dodadzą to, czego mu brakuje, czyli między innymi większą funkcjonalność, większą użyteczność i większą szybkość. No i jakby znowu, to żeby zrozumieć, musicie zerknąć do moich filmów o Rootstocku, o Blockstacku, o Algorandzie również, o Clarity, no i tam się wszystko stanie jasne. No więc teraz tak. Co ja jeszcze powinienem wspomnieć, zanim przejdę do samych technikaliów? No przede wszystkim ten wasz udział w tym konkursie, no to będziecie musieli dosyć, że tak powiem, mieć włączone maszyny przez okres od połowy grudnia do połowy stycznia, przynajmniej przez 30% czasu będziecie musieli uczestniczyć w tej sieci, czyli nawet jeżeli nie włączycie się od samego początku, to ciągle macie szansę na zdobycie nagród. Będzie mierzona wasza efficiency, wasza wydajność, czyli jak skutecznie będziecie te bloki budować, jak bezpiecznie będziecie uczestniczyć w tym konsensusie, więc to też będzie miało wpływ. Za chwilę to sobie rozwiniemy. No i wśród osób, które co najmniej 30% czasu w takim slocie będą uczestniczyły w zabezpieczaniu tej sieci, będą skuteczne w tym, żeby zabezpieczać tą sieć, no to proporcjonalnie do ich skuteczności zostanie podzielona ta nagroda. Ta nagroda jest podzielona na 3 sloty. Pierwszy slot 200 tysięcy tokenów, drugi slot 200 tysięcy tokenów i trzeci slot 600 tysięcy tokenów. Ten trzeci slot już się odbywa na mainnecie, czyli on w zasadzie się odbywa po 14 stycznia. Czyli będzie pierwszy slot, teraz mówię z pamięci, za chwilę sobie sprawdzę, ale chyba od 15 grudnia do 4 stycznia. W tym slocie musicie zabezpieczać sieć, musicie się zarejestrować, za chwilę powiem jak to zrobić. W tym slocie musicie mieć jakby 30% jakby skuteczności, 30% czasu włączoną maszynę, która wasz komputer wystarczy do tego zwykły. Zwykły komputer jest tu całkowicie wystarczający, więc 30% czasu w tym czasie musi działać wasz komputer i jakby działać, mieć uruchomiony ten program, który będzie waszym niejakoby węzłem w tej sieci. Ekosystem Blockstacka jest głęboki i szeroki. Nie tylko jest tych kilkaset aplikacji, które budują się na bazie Blockstacka, ale no też są partnerzy od infrastruktury. Jednym z takich partnerów jest właśnie Demon Technologies i właśnie Demon Technologies organizuje ten konkurs na 1 milion STX tokenów, żeby pomóc w budowaniu bezpieczeństwa dla sieci Blockstack. Oni stworzyli coś, co się nazywa Mining Bot, czyli taki bot do kopania tej sieci, bot do zabezpieczania tej sieci. Ten bot ciągle jest rozwijany, on docelowo ma być na tyle przyjazny, by każdy z komputera mógł go sobie zainstalować w sposób łatwy i by mógł mierzalnie parametryzować sobie swojego tego bota do minowania, do zabezpieczania sieci i zarabiać swoje tokeny dzięki temu. Na tą chwilę to urządzenie jeszcze jest w trakcie
trakcie rozwijania. No i tutaj właśnie są dwie konsekwencje. Przez to, że ona jest w trakcie rozwijania, wymaga trochę wiedzy technicznej, żeby się w to zaangażować, no ale dlatego też są te zachęty, żeby jednak się jak najwięcej osób zaangażowało w zabezpieczanie sieci Blockstack na tym wczesnym etapie. Więc oni dali tą pulę nagród 1 000 000 STX tokenów, by zachęcić ludzi do korzystania z mining bota, by zachęcić ludzi do zabezpieczania sieci teraz, kiedy jeszcze tak naprawdę wiele osób w tym nie będzie uczestniczyło. Dzięki temu, że wiele osób w tym nie będzie uczestniczyło, no macie szansę dostać, wydaje mi się, że nawet całkiem znaczącą część puli przeznaczonej do tego konkursu. A docelowo w tym momencie, jak już wejdzie mainnet, będziecie dostawać te tokeny z puli konkursowej i normalne tokeny wykopane z sieci, więc będziecie podwójnie przez chwilę zarabiać, przez jakiś okres, gdy Demo Technologies będzie jeszcze coś takiego oferować, a oferują, że będzie to kontynuowane na mainnecie. No więc musicie wejść, żeby wziąć udział w tym konkursie, musicie na początek wejść na, ty gdzieś tam linka demontechnologies.co łamane na mine.stx myślnik challenge. No i tam jest formularz prosty, formularz do rejestracji. I to musicie wykonać przed 15 grudnia, czyli do 15 grudnia, czyli no w tym tygodniu, poniedziałek, wtorek, może jeszcze w środę będzie to aktywne, więc klikacie na ten formularz rejestracyjny i w zasadzie tam jest tylko imię wasze, jest wasz adres e-mail do kontaktu, no i są dwa tajemnicze pola, czyli testnetowy adres STX i testnetowy adres BTC. No i uwaga, to są adresy takie, które normalnie no nie możecie sobie wziąć z waszego walleta, bo to dotyczy się sieci testnet. Tu mi znowu jakieś wjeżdżają pojazdy, więc chyba się zaraz przeniosę, tylko dokończę zdanie. No więc za chwilę powiem, jak wygenerować taki keychain, czyli powiązane pary właśnie tych adresów. To wymaga ciutkę już technicznych umiejętności, ale da się to zrobić. Jak ja dałem radę, to wy też dacie radę, tak mi się wydaje. No więc po wpisaniu tych dwóch wartości, imię, mail i adresy bitcoinowe i STX testnetowe, jesteście zarejestrowani na konkurs. Ten konkurs będzie się rozpoczynał od 15 stycznia. Oczywiście potem będą dalsze kroki, jak zainstalować bota. Będziecie musieli jakby iść krok po kroku dalej z Demo Technologies, ale oni też mają Discord, na którym będą was wspierać na każdym etapie, więc tutaj też dam link do tego Discorda, byście mogli jakby mieć też wsparcie na każdym etapie tego procesu. No więc ja się przenoszę, bo śmieciarki czy jakieś inne tutaj mrugające urządzenia pewnie trochę zakłócają, no i zaraz wracamy do tematu. Chyba muszę jeszcze wcześniej zacząć nagrywać, bo wyjeżdżają te wszystkie urządzenia na drogi i nie wiadomo, gdzie tu się schować. Więc jeszcze taka informacja, konkurs jest trzyczęściowy, w pierwszej części jest 200 tysięcy, w drugiej części jest 200 tysięcy, w trzeciej części jest 600 tysięcy. Pierwsza część na 200 tysięcy STX tokenów zaczyna się 15 grudnia, trwa do 4 stycznia. Dotyczy fazy testnetu o nazwie Krypton. No i tak jak wspomniałem, będziecie dostawać wasze STX tokeny adekwatnie do tego, jak skutecznie udało wam się w tym okresie uczestniczyć waszą maszyną w zabezpieczaniu sieci. Każdy, kto będzie uczestniczył przynajmniej 30% czasu w zabezpieczaniu sieci, dostanie proporcjonalną swoją garzę w tym. Następnie faza druga, ona się prawdopodobnie zacznie tydzień później, czyli koło 22 grudnia. Ona również będzie dotyczyła testnetu, ale w fazie Xenon. Faza Xenon różni się tym, że tam już jest przyłączony ten mechanizm do publicznego testnetu Bitcoina, czyli będzie po drodze trzeba jeszcze wykonać kilka konfiguracji. W tej fazie Xenona też trwa aż do mainnetu, czyli od powiedzmy to 22 grudnia do 14 stycznia. Tam też jest 200 tysięcy tokenów. To jest kolejna pula nagród do podziału. No i potem przechodzimy, czyli znowu do jakiejś konfiguracji technicznej do wykonania do fazy trzeciej. W fazie trzeciej, czyli od na tą chwilę zakładam, że jest to 14 stycznia, mówimy o już zabezpieczaniu sieci mainnet i tam jest 600 tysięcy STX tokenów do podziału.
które będą przydzielane do osób, które skutecznie zabezpieczają tą sieć, a oprócz tego będzie wykopywać własne STX tokeny. No więc na przestrzeni tych następnych kilku tygodni będziemy przerzucać się na coraz bardziej zaawansowane wersje ich środowiska, no ale to jest niezbędne, żeby tak naprawdę płynnie wchodzić na ten mainnet, który jest docelowym środowiskiem, który być może zdecydujecie się dalej na stałe zabezpieczać i na stałe dostawać STX tokeny, nie tylko z powodu konkursu, ale z tego powodu, że kopiecie, znaczy, że wasza maszyna uczestniczy w konsensusie, no, robicie ten tak zwany STX mining, tak to się tutaj nazywa. No więc, tak jak wracając do wątku głównego, próbujecie się zarejestrować, jesteście na tym Demon Technologies, adres jest tutaj podany, wpisujecie imię i nazwisko, no i macie to pole testnet BTC adres i testnet STX adres. No i teraz, żeby wygenerować te adresy skutecznie, musicie zainstalować sobie Node.js. Ja przejdę teraz przez proces dla Windowsa. No więc Node.js, no to przede wszystkim jest oprogramowanie, które umożliwia odpalanie aplikacji JavaScript w takim kontenerze. Więc jeżeli jesteście deweloperami, na pewno to macie u siebie zainstalowane. Jeżeli jesteście osobami nietechnicznymi, to prawdopodobnie nie. Natomiast poprzez wejście na node.js.dev, linki poprzypinam pod filmem w komentarzu i też tu gdzieś na ekranie postaram się dać, więc się nie przejmujcie. Node.js.dev albo dla Maca to możecie wejść na node.js.org. No to tam jakby znajdziecie wersję Node.js dla waszej maszyny. To powinno być gdzieś tam 14.15.1 na tą chwilę. Dla Windowsa przechodzimy przez proces, klikacie download, no i przechodzicie przez typowy proces instalacyjny, czyli jak pobierzecie ten plik, który jest po kliknięciu download, no to oczywiście cały wizard się odpala, jest pytanie o zaakceptowanie warunków instalacji, jest wybranie ścieżki, jest konfiguracja tej instalacji, tam wszystko defaultowo, nic nie zmieniacie, next, przechodzicie, aż się wszystko zainstaluje w tak, jak to twórca stworzył, nic tam nie grzebcie przy tym najlepiej, finish na końcu wklikacie, ta instalacja się, miejmy nadzieję, zakończyła, więc na tym etapie macie Node.js odpalonego. Następnie w linii command wpisujecie, odpalacie linii command komendą command, czyli gdzieś musicie się dostać do waszego terminala, więc jak się dostaniecie do linii command, no to w linii command musicie, no sprawdźcie na wszelki wypadek, czy ten Node.js jest zainstalowany. Zrobicie to wpisując node-v, no i to wam powinno zwrócić, że tam wersja właśnie ta 14.15.1 na przykład jest zainstalowana na waszej maszynie, więc już pierwszy krok jest gotowy. W ogóle cały ten proces jest w filmie takim anglojęzycznym, więc ja tutaj robię pewnego rodzaju streszczenie. Jak ktoś mówi po angielsku, no to możecie zerknąć do filmu Jamesa i po prostu przejść sobie krok po kroku przez ten proces, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Ja tutaj robię spolszczoną wersję, taką uproszczoną dla osób, które będą miały ewentualnie z tym problem. Następnie wpisujecie znowu w tej linii command wpisujecie npx, małpa, stx, stack słamane na cle, potem jest make, podkreślenie keychain, myślnik t, czyli na testnet, znak większości i keychain.js, czyli jakby tą komendą tak naprawdę wygenerujecie keychain, czyli parę kluczy publicznych i prywatnych odpowiadających jakby i testnetowi dla bitcoina, testnetowi dla stacks sieci i to zostanie zapisane do pliku keychain.json, więc komenda tu gdzieś, mam nadzieję, ją przypnę, na pewno też będzie przypięta w filmie, ta komenda odpala jakby wygenerowanie pary keychain, ale w międzyczasie to on tam sobie pobierze, jakieś biblioteki pobierze te oprogramowanie, więc to chwilę potrwa, będzie coś tam sobie przetwarzał około pół minuty do minuty wasz komputer, więc się nie przejmujcie. On w międzyczasie może sypnąć jakimiś tam errorami na koniec, czyli jak się zakończy, to będzie na czerwono error coś tam. Nie przejmujcie się tym, to jest w miarę standardowe, to nie powinno zakłócić całego procesu, więc
na koniec, gdy program się zakończy, pojawia się wasz mrugający linia comment, napiszcie Dear od Directory, no i powinniście zobaczyć, co widać w tym katalogu, w którym jesteście. W tym katalogu, w którym jesteście, powinien właśnie się ten plik keychain.json wygenerować. Więc jeżeli po napisaniu komendy Dear widzicie keychain.json, znaczy, że wszystko przebiegło sprawnie. Więc w tym pliku keychain.json w tej chwili zostały zapisane te informacje, które musicie wyekstraktować do tego formularza rejestracyjnego, o którym mówiłem wcześniej. Konkretnie tam jest wasz klucz publiczny do testnetu Stacks i wasz klucz publiczny do testnetu Bitcoin, ale tam jest też wasz mnemonic phrase, tam jest też wasz klucz prywatny, więc o ile tutaj mówimy o środowisku testowym, no to można to robić mniej ostrożnie. Później, jak za jakiś czas być może będziecie to robić na środowisku produkcyjnym, mainnetowym, to trzeba to zrobić no, dużo, dużo bardziej ostrożnie. Generalnie otwieracie ten plik, jakąkolwiek metodą znacie, możecie po prostu napisać notepad keychain.json, czyli wpisać notepad i wersję tego i nazwę tego pliku. Notepadem wam się powinien ten plik otworzyć. No i w tym pliku będziecie widzieć właśnie te cztery rzeczy. Mnemonic phrase, czyli faza mnemoniczna do wygenerowania klucza prywatnego. Wasz klucz prywatny, te rzeczy sobie gdzieś zapiszcie w sposób bezpieczny, gdzieś na boczku, czy na kartce, czy na pliku, czy na USB. Jakiekolwiek macie bezpieczne metody na przechowywanie takich rzeczy, no ale na tą chwilę was interesuje ten STX address i BTC address, więc STX address to jest ten zaczynający się od, tam jest nazwa address, dwukropek i cudzysłów i ST coś tam, ten ciąg znaków, więc to co się od ST coś tam, to jest wasz STX testnet address, czyli to pole, które w formularzu rejestracyjnym jest testnetowym STX adresem, to jest tutaj, tak? A następnie jest BTC address, on się będzie zaczynał od N literki albo od M, najprawdopodobniej jest taka szansa. No więc to jest wasz BTC testnet adres, więc ten adres też sobie kopiujecie, cały ten ciąg znaków i go z kolei do formularza rejestracyjnego tego z Daemon Technologies, o którym mówiłem na początku tego filmu, kopiujecie. Więc macie tam w tym formularzu rejestracyjnym macie wasze imię, wasz mail, wasz skopiowany z tego keychain.jsona adres testnetu dla STX, adres testnetu dla Bitcoina i to wszystko. Klikacie register i proces jakby zasubmitowania na konkurs skończony. Na tą chwilę przebrnęliście przez pierwsze i ważne czynności do tego, by uczestniczyć w konkursie na 1 milion tokenów STX. Ten konkurs, oczywiście tam będą jeszcze potem kolejne rzeczy, będziecie kolejnie musieli sobie instalować tego mining bota, zobaczymy jak będą wychodziły filmy od tego zespołu, czy ja tutaj będę robił jakieś tłumaczenia, czy być może one będą na tyle instruktażowe, że to wystarczy. Na tą chwilę też jest Discord Daemon Technologies, na tym Discordzie możecie zadać pytania, jeżeli będziecie mieć jakieś problemy. Ja tylko powiem, że dla Maca, no bo to była instrukcja dla Windowsa, dla Maca to wygląda bardzo podobnie. Dla Maca jest na stronie Blockstacka też informacja, jak to zrobić. No więc też po tym, jak sobie pobierzecie z tej strony właśnie Node.js-a, no to dla Maca w linii komend gdzieś tam w terminalu musicie wpisać bardzo podobną komendę i będzie to npx małpa stacks łamane na cli odstęp make podkreślenie keychain myślnik t 2 większe od def łamane na 0. No i to wam wysypie na ekran wasz keychain, czyli te wszystkie informacje, które wcześniej dla, no to jest jakaś tam inna metoda, tak, po prostu te wszystkie informacje dostaniecie na ekran i będziecie mogli sobie skopiować z ekranu wasze klucze publiczne, wasze klucze prywatne i wasz mnemonic phrase. Więc jeżeli macie Maca, a ja myślę, że w Polsce jest to mniej spotykane, no to też taka instrukcja jest i będzie tutaj gdzieś tam przypięta. No więc mam nadzieję, że ten proces uda wam się przejść skutecznie i płynnie. W następnych krokach
to jest tak naprawdę sama rejestracja do konkursu. To jest rejestracja, która zgłasza waszego użytkownika z waszymi konkretnymi adresami, które potem będziecie wykorzystywać, te adresy, do przypięcia się do tego konsensusu, więc one są dlatego niezbędne. Tymi adresami będziecie niejakoby posługiwać się w całym mining procesie. Z tych adresów będziecie zarówno dystrybuować bitcoiny i na te adresy będziecie dostawać w nagrodę STX tokeny. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. No w szczególności na mainnecie to będzie istotne, żeby dobrze chronić klucze do tych adresów, do tych waszych kluczy, żeby chronić klucze prywatne i mnemonic phrase, tak? No bo generalnie ktokolwiek ma wasze klucze prywatne bądź wasz mnemonic phrase, ma wszystkie wasze środki, o tym oczywiście pamiętamy. Teraz jesteśmy na testnecie, więc możemy tego podejść z większą relaksacją, ale potem, gdy będziecie robić to w styczniu na mainnecie, to trzeba tutaj zachować jeszcze większą ostrożność. No więc wracając, tym procesem zarejestrowaliście wasze adresy do udziału w konkursie, powiązaliście wasze imię, nazwisko, e-mail z waszymi adresami publicznymi, macie zapisane wasze klucze prywatne, te wszystkie rzeczy będą wam potrzebne później przy uruchamianiu Mining Bota. Ktoś z zespołu Demon Technologies powinien się z wami skontaktować, powinniście dostać jakąś informację w najbliższym czasie co do kolejnych kroków, w jaki sposób tego Mining Bota zainstalować, no bo tak jak wspomniałem, będziecie uruchamiać pewnego rodzaju maszynę, która uczestniczy, czy program na waszej maszynie, na waszym laptopie, który uczestniczy w zabezpieczaniu sieci Stax, najpierw na testnecie, potem na mainnecie. Dzięki temu wy budujecie bloki, dzięki temu wy budujecie transakcje, weryfikujecie transakcje, a w rezultacie zarabiacie STX tokeny. Niejakoby spalając wasze bitcoiny. Te bitcoiny, które będziecie spalać, będą pochodziły z testnetu na tym etapie. W rezultacie za pracę dostajecie STX tokeny. Później na mainnecie będziecie spalać oczywiście fragmenty bitcoinów prawdziwych, żeby dostać prawdziwe również STX tokeny. Na testecie jest o tyle fajnie, że spalacie wirtualne bitcoiny, a dostajecie prawdziwe STX tokeny, więc no tutaj można naprawdę zarobić konkretne STX tokeny. Ta pula 200 tysięcy tokenów STX, która jest do podziału od 15 grudnia do 4 stycznia, ilekolwiek osób będzie uczestniczyło, czy to będzie 5, 50 czy 500, to zostanie podzielone na taką pulę osób, załóżmy, że to jest 100 osób, tak? Czyli jeżeli 100 osób by uczestniczyło i z grubsza mieliby podobną skuteczność działania, no to z tych 200 tysięcy tokenów każdy dostałby po 2000 STX tokenów. Po dzisiejszej cenie to jest jakieś $600. Ile osób będzie uczestniczyło, tego nie wiem. Natomiast no, wydaje mi się, że jest to jeszcze na tyle mało znane zjawisko, że może być relatywnie niedużo osób. Stąd też konkurs Demon Technologies, by takich osób było jak najwięcej. Ja mam prośbę, jeżeli możecie to wideo udostępnić komuś, kto być może też będzie chciał się zaangażować, albo po prostu sami go poinstruujcie, jego bądź ją, jak to zrobić, jak już wam się samemu to uda zrobić, no to będziecie mogli jakby wciągnąć kogoś w zabezpieczenie tej sieci. Uważam, że jest to jedna z najciekawszych sieci, która odpala się w 2021 roku. Mój umysł jakoś ją wyciął z mojego poprzedniego filmu, gdy wspominałem o kilku ciekawych projektach. Natomiast no, Blockstack oczywiście, ja tam potem gdzieś tam mrugnąłem lampką w moim filmie o Algorandzie z piątku, że Blockstack również. No oczywiście ciężko powiedzieć, czy Blockstack, czy Definity, czy Polkadot, czy Aion, czy Cardano, czy cokolwiek. Każdy z tych projektów jest bardzo interesujący, każdy z tych projektów buduje bardzo ciekawą adopcję. Blockstack, jak zerkniecie w moje playlisty, myślę, że nie będziecie mieć wątpliwości, dlaczego to jest ciekawy projekt. Zespół z Princeton, projekt budowany od 2013 roku, początkowo jako praca doktorska, potem zrobił się z tego startup, fundowany przez braci Winklevoss, fundowany przez Union Screen Ventures i kilka innych firm. No, wydaje mi się, że zwłaszcza ci bracia Winklevoss, którzy mają gro bitcoinów, chyba tam 1% bitcoinów mają, im zależy, żeby utility do bitcoina rosło i oni między innymi też dlatego inwestują w Blockstack, by pomóc tej sieci rosnąć, ale by pomóc bitcoinom swoim przede wszystkim, mam wrażenie, więc no, Blockstack z aplikacjami, które wchodzą na ich sieć, jest
jeszcze w 2021 roku na wersję 2.0, potem będą się odpalały kolejne aplikacje zgodne z Clarity Language, to dodaje już użyteczności Blockstackowi, cały model ekonomiczny STX tokena jest związany jakby na bazie konsensusu, na poziomie konsensusu z Bitcoinem, więc im bardziej wartościowy Bitcoin, tym bardziej wartościowy STX token i na odwrót, im bardziej wartościowy STX token, to on też będzie dawał wartości do Bitcoina. Co naprawdę masa takich fajnie przemyślanych rzeczy w tym temacie. Dlatego ten projekt moim zdaniem trzeba mieć na tapecie, jeżeli chodzi o super interesujące rzeczy, które się budują. Już dzisiaj możecie sobie zobaczyć na app.co, jak działa ich storage, jak działają ich jakieś inne media, jak działa ich, co oni tam mieli, jakąś chyba wersję WordPressa. No, grubo ponad 3 czy 4 setki, już teraz nie pamiętam, różnych aplikacji, mniej lub bardziej sprawnych oczywiście, ale już są dostępne. Oni mają swoje specyficzne podejście do waszego identity, które zakładacie raz i forever i w oparciu o wasze takie Blockstack ID logujecie do wszystkich aplikacji, więc tego wszystkiego dowiecie się z moich poprzednich filmów. Jak oglądacie te wszystkie poprzednie filmy, to dajcie znać, co chcielibyście, żebym powiedział o Blockstacku w kolejnym filmie, bo na pewno Blockstack z racji Stacks 2.0 w przyszłym roku, na pewno Definity z racji odpalenia mainnetu w przyszłym roku będę omawiał, na pewno Polkidoty będę omawiał z perspektywy parachainów, które będą się jakby przyłączały do Polkadot, na pewno Aiona z powodu jakby wejścia ich na te rynki mainstreamowe, na pewno Cardano, tam się będzie też dużo ciekawych rzeczy działo, Mainframe'a w końcu zrobię, jak dostanę wszystkie dostępy i znajdę na to czas, będziemy wracać do Origin Trail'a, będziemy wracać do Rootstocku, do Rootstock Infrastructure Framework, czyli do Reefa. Będziemy wracać do wszystkich projektów, o których mówiłem i do kilku nowych. Natomiast w tej chwili interesuje mnie, co z Blockstacka chcielibyście wiedzieć. Czy aplikacje, czy przypadki użycia, czy ekonomię tokenów, czy jak działa stacking, czy jakieś newsy, czy sam zespół mam zbadać, przybliżyć, czy jakieś inne rzeczy, to no, podpowiedzcie coś. Tutaj zostawcie coś, jakiś komentarz, zostawcie łapkę, zostawcie wszelkie przemyślenia, które pozwolą mi, żeby ten kanał dalej rósł. No i chyba na dziś to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Pozostańcie zdrowi, pozostańcie uśmiechnięci, odżywiajcie się warzywami i owocami, mało jedzcie rzeczy, które was podtruwają. Pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci, najczęściej to, co ma kolorowe pudełka w środku, jest bezwartościowe. Najczęściej, nie zawsze oczywiście, a te rzeczy wartościowe nie zawsze się tak bardzo świecą i nie zawsze wychodzą do pierwszej linii szeregu, więc myślcie o tym zarówno w kontekście jedzenia, myślcie o tym zarówno w kontekście różnych informacji, które są wam podawane w mediach, no i generalnie myślcie niezależnie o tym, co się dzieje na świecie, nie dajcie sobie wejść do głowy, nie dajcie sobie wejść na głowę, no i pozostańcie wolni. Więc udanego dnia, udanego tygodnia, pozdrawiam.